Dokładnie 7 lipca 22 lata temu wielka woda zalała nasze miasto. Żywioł, którego ogromu nikt się wtedy nie spodziewał, pozbawił Raciborzan nieraz dobytku całego życia. Jednak straty materialne to nie jedyne szkody, które wyrządziła rzeka i ulewne deszcze. Choć minęło już tyle lat, wspomnienia z tego okresu są wciąż żywe. Zapraszam na film pod tytułem Powódź tysiąclecia. Niedziela 6 lipca. Od kilku dni na Śląsku pada ulewny deszcz. Ostatniej doby na każdy metr kwadratowy spadły 93 litry wody. Stany wód we wszystkich rzekach regionu są bardzo wysokie. Stan alarmowy na Odrze w Chałupkach przekroczony został o ponad pół metra. Systemy melioracyjne i kanalizacyjne nie są w stanie przejąć tak dużych pokładów wody. Są już podtopienia i zalania. Dziś ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w 5 miastach województwa katowickiego. W Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Świeżu, Wodzisławiu Śląskim i w Raciborzu. Niedziela 6 lipca to także pierwszy dzień pracy Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego w Raciborzu. Kieruje nim wiceprezydent Adam Hajduk, a w jego składzie są przedstawiciele znaczących dla funkcjonowania miasta służb. O 20:00 stany alarmowe na Odrze we wszystkich punktach pomiaru zostały znacząco przekroczone. Poniedziałek, 7 lipca. W ciągu kilkunastu ostatnich godzin sytuacja w Raciborzu gwałtownie pogorszyła się. Przekroczenie stanów alarmowych na Odrze ciągle wzrasta. Do południa zalane zostały wiadukty przy ulicy Bosackiej, 1 Maja i Piaskowej. Trwa akcja układania worków z piaskiem w najbardziej zagrożonych punktach miasta. Policja apeluje do kierowców, aby ograniczyli ruch na drogach. Woda płynie niektórymi ulicami, m.in. Kopernika i Starowiejską. Polskie Koleje Państwowe wstrzymały kursowanie pociągów do i ze stacji Racibórz. Kursują jeszcze autobusy PKM-u i PKS-u. O 20:00 stan alarmowy na Odrze w Chałupkach przekroczony został o 2,5 metra, a w Miedoni o 160 cm. Wykonanie pomiaru w Krzyżanowicach było już niemożliwe. Woda przykryła tamtejszy punkt kontroli. Na terenie całego powiatu, w Zawodowej Straży Pożarnej i w Ochotniczych wprowadzono stan podwyższonej gotowości. Najbardziej niebezpieczne są opady deszczu oraz woda, która spływa z pól. Dlatego też miejsca, gdzie to możliwe, zabezpieczamy workami z piaskiem. Na ulicy Brzeskiej, na ulicy Starowiejskiej, w parku zamkowym koło restauracji Zamek. To są te miejsca, gdzie Odra może wylać. I tam są worki z piaskiem, zabezpieczają. To są jedyne takie zabezpieczenia, które możemy zrobić. Zalane zostały okoliczne gminy, a kolejnym grozi powódź. Pod wodą znajdują się Łęk, Zawada Książęca i Nędza. Wciąż pada ulewny deszcz. Meteorolodzy ostrzegają, że na Śląsku w dalszym ciągu będzie intensywnie padać. Rozpoczęto pierwsze ewakuacje. Dramatyczna sytuacja panuje m.in. w Krzyżanowicach, Chałupkach, Głuchołazach, Miedoni, Koźlu i Racławicach. Późnym popołudniem rozmiar klęski ze śmigłowca ocenia premier Włodzimierz Cimoszewicz. Wtorek, 8 lipca. W ostatnich 20 godzinach na metr kwadratowy spada ponad 40 litrów deszczu. W dalszym ciągu wzrasta poziom wody w Odrze. Stan alarmowy w Miedonii przekroczony został prawie o 3 metry. W Raciborzu zalanych jest około 200 budynków, a także m.in. stadion Osiru. Najbardziej zagrożone są Ostróg, Płonia, Studzienna i Sudu. W Chałupkach rwąca woda wyrwała 150 metrów wału ochronnego i zalała Olzę. Pod wodą są Lubomia, Buków i Rydultowy. Trudna sytuacja panuje w rejonach Kuźni Raciborskiej, Turza, Krzyżanowic, Krzanowic i Rudnika. Zaczyna brakować środków technicznych, głównie łodzi motorowych i worków na piasek. Problemem dzisiaj dla nas są nie ludzie, których jest dostatecznie wielu i bardzo chętnych, zgłaszających się jeszcze wolontariuszy. Natomiast jest problem natury, takiej technicznej, brakuje worków.
Po zapoznaniu się z obecną sytuacją, wicewojewoda katowicki Zygmunt Machnik ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie całego województwa katowickiego. Zamknięto większość przejść granicznych na południu kraju. Z powodu przerw w dopływie prądu w Raciborzu zaczyna brakować chleba. Odłączona została część numerów telefonicznych. Pogotowie energetyczne odłączyło szereg stacji transformatorowych. Wieczorem zawieszono ostatnie kursy raciborskich autobusów PKM-u i PKS-u. Zamknięto most zamkowy. Ostróg został odcięty od miasta, miasto od okolicznych miejscowości. Straże graniczna i pożarna kontynuują ewakuację. Wciąż pada deszcz, a poziom wody podnosi się. W nocy z wtorku na środę rozgrywa się prawdziwy dramat. Kolejna fala powodziowa, prawie 10,5-metrowa, dociera w okolice Raciborza i Miedonii około 23. W kilku miejscach na Płoni i Ostrogu szalejący żywioł przerywa chroniący miasto wał. Wcześniej doświadczyły tego chałupki. Odra zalewa miasto równocześnie z dwóch stron. Od koryta właściwego i od kanału Ulga. Woda przykrywa Płonię, Ostróg oraz częściowo centrum, również Studzienną i Sudu. W zakładach elektrod doszło do eksplozji pieców grafityzacyjnych i groźnego pożaru. Zerwany został most na drodze Krzyżanowice-Buków. Na miejskim lodowisku nastąpiła awaria instalacji amoniakalnej. Deszczowy poranek w środę 9 lipca ukazał oczom Raciborzan ogromne rozlewisko. Miasto zostało całkowicie odcięte. Pod wodą znalazły się budynki mieszkalne i biurowe, zakłady produkcyjne i usługowe, cmentarz, hotel, restauracje, szkoły, przedszkola, żłobki, sklepy, hurtownie, ulice, skwery, m.in. dworzec PKP i PKS, Dom Złotej Jesieni, Rameta, Despol, Domgos, zakłady graficzne, stacja uzdatniania wody, poczta, wytwórnia aparatury cukrowniczej, Zamek Piastowski, Telekomunikacja SA, Zakład Energetyczny, Urząd Miasta, Straż Pożarna i Miejska, Terenowa Stacja Sanepid, stacje benzynowe, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Odrostrada, cukrownia, miejskie wodociągi, oczyszczalnia ścieków, telewizja kablowa, Zakład Gospodarki Komunalnej, zakłady elektrod węglowych i fabryka kotłów Rafako. W najniższych miejscach woda sięgała 3 metrów. Następuje skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi. Ulatnia się gaz, nie ma prądu i wody, nie działają telefony. Sztab przeciwpowodziowy usytuowany zostaje w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej Nowoczesna. Akcją ratowniczą kieruje zastępca komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej brygadier Piotr Buk. Nie działa żadna łączność, jedyny kontakt ze społeczeństwem możliwy jest dzięki radiu Vanessa. Od rana śmigłowcami ratownicy ewakuują mieszkańców całkowicie zalanej Płoni i Ostroga. Dostarczają żywność, wodę i lekarstwa. W mieście działa kilka punktów pomocy powodzianom. Największy, kierowany przez naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Mirosława Lenka w szkole podstawowej numer 15. Wydaje się tutaj posiłki, organizuje zakwaterowanie, rozdziela żywność, odzież i lekarstwa. Miejsce to jest również ważnym punktem informacyjnym. Czwartek, 10 lipca. Poziom wody obniżył się o metr. Do godziny 15 o kolejne pół metra. Wciąż trwa intensywna ewakuacja ludności z terenów zalanych. Służby ratownicze oczekują na mający przybyć do miasta transport sprzętu pływającego z centralnej i północnej Polski. Ratownicy dotarli z żywnością do osób przebywających w zakładach elektrod oraz w Rafako. Trwa wypompowywanie wody z zalanego szpitala miejskiego.
Ratownicy dostarczają żywność i wodę. Wywożą padłe zwierzęta. Do miasta przybywa kompania cystern Państwowej Straży Pożarnej z wodą pitną. Nie ma dróg przejezdnych, którymi można by się było z zachodniej części, ze wschodniej części czy północno-wschodniej części Polski przedostać na teren nasz tutaj raciborski. Po prostu nie ma takiej możliwości. Odra wylała w zasadzie na szerokości od kilkuset do półtorej kilometra na całej długości swojego biegu, począwszy w zasadzie od naszej Miedonii, za Miedonią, w kierunku na północ, aż do wyjścia z województwa. Natomiast to, co się dzieje na terenie opolskiego pod Kędzierzynem, a co podobno się dzieje w mieście, w Opolu, to przechodzi w tej chwili już ludzkie pojęcie. My w tej chwili dostaliśmy troszeczkę pomocy. Przyszła pomoc, która jechała okrężną drogą. Jechali do nas 18 godzin, ale dotarli ze sprzętem. Zaczynamy rozprowadzać jednostki na miasto. Zaczniemy już, ponieważ jak wszyscy widzą, wody zaczęły opadać. Dostarczyliśmy żywność, dostarczyliśmy wodę do tych wszystkich, do których udało się dotrzeć. Idą kolejne transporty żywności i wody. W tej chwili już drogą kołową, lądową na Dębisz będą przychodziły. Most na Raciborski w zasadzie się już w tej chwili odkrywa. Będziemy prawdopodobnie mogli przez ten most niedługo wprowadzać górą, normalnie transportem kołowym, gdzieś na wysokość, nie wiem, stacji benzynowej, a później przejmować na amfibię, na łodzie i wpływać żywnością do miasta. Śmigłowce odleciały. Proszę nie uważać tego, że odleciały dlatego, bo jakiś kaprys. Ratujemy w tej chwili ludzi z gminy Rudnik, z Kuźni Raciborskiej, z terenu naszego województwa, jak również daliśmy śmigłowce, oddaliśmy wojskowe, te ciężkie śmigłowce, które tyle nam tutaj pomogły, oddaliśmy do Opola. Tam jest w tej chwili dramatyczna sytuacja. Jeżeli będzie taka pogoda, jak jest, jeżeli nie będzie padać, ani Czesi nie zrobią nam żadnej niespodzianki, to po prostu woda będzie w mieście stopniowo opadała. Piątek, 11 lipca. Woda wciąż opada, odsłaniając zniszczenia, śmieci i martwe zwierzęta. Udrażniane są rowy melioracyjne i kanalizacja. Usuwa się muł, padlinę oraz przyniesione przez wodę beczki i pojemniki z substancjami chemicznymi. Wzrasta zagrożenie epidemią. Woli wracamy. Jaka ta sytuacja? Tragiczna. No, to znaczy, to ludzie, tragicznie, do tym było. W domu mamy parkiety do góry, meble rozpadnięte, bydło leży na podłożu, wszystko rozwalone. Mamy bardzo dużo zgłoszeń od ludzi, którzy przychodzą do nas, żeby już pompować ich piwnice. My za piwnice prywatne lokatorów będziemy się mogli zająć w momencie, kiedy te pompy, które mamy, będą wykorzystane najpierw właśnie do pompowania z obiektów ważnych dla miasta, dla funkcjonowania miasta. Od mostu prawie tylko 20 minut i fala wody. Nawet pomoc jak dotarła ten star, chciała pomóc, to ją zmiotło jak pudełko zapałek. Jak zaczęła ta woda normalnie jechać, to myśmy już nie zdążyli, tylko ja z matką, ojcem do góry my poszli. Wszyscy poszli po tym ratować tu ta straż. Czy ktoś pomyślał, nic, że nas naleje ja. W życiu ja. Ostróg, przedwawały są, nic. Zabezpieczeni my byli, tata nic nie było. Normalnie tak jak wyszedł, tak i koniec, dowód osobisty zabrał i z domu wyszedł. Woda jak się przelewały przez tory, to ludzie myśleli z osiedla, co tam jest, co się tu dzieje, a nie wiedzieli, że z drugiej strony osiedle zalewa. Bo tu szło z Odry, tu ludzie pomagali nam. I z kanału, i dwie się spotkały naraz. Możecie Państwo wejść sobie tu, a potem proszę do mnie. Tu nie ma podłóg, tu nie ma, wszystko pozrywane. Tu, chodź Pan, tu jeszcze do góry. Cały mój dorobek, wszystko w pierony poszło. 6 lat temuśmy się wprowadzili, Pani. Chodź Pani, zobaczy Pani, to jest materiał dla Was. To co oni mają, to jest nic. To co jest na tarasie, to już jest wszystko umyte. Dotąd, jak jest tam ta lamperia, która teraz tutaj wyszła, nie? To jest wymyte. Do kuchni, proszę. To jest nic nieruszane jeszcze. Co oni tam, wszystko pół dobytku na górze mają, 30 cm wody, nie? No, a u mnie tak była woda, o. Tak, jest pokazane. To nic nie ma, całe jest pełno wody, prawda, nie? A czasu na nic nie było. To wszystko rozegrało się dosłownie w pół godziny, no może nawet w 20 minut. Była najpierw woda po kostki, po kolana, później po biodra i uciekaliśmy już jedynie co się udało uratować. No i momentalnie wszyscy byliśmy na pierwszym piętrze, bo wody było pełno dookoła wszędzie. Głównie w tej chwili zajmujemy się dostarczaniem żywności na tereny zalane i ewakuacją ludności. Do tego celu wykorzystywane są dwie wojskowe amfibie z nadwiślańskich jednostek MSW.
Wykorzystujemy cztery łodzie motorowe, które służą do tego, i wykorzystujemy jeszcze pontony, które są w naszej dyspozycji, między innymi dwa pontony ze Straży Granicznej z Gdyni i kilka pontonów prywatnych, które po prostu ludzie samorzutnie nam dowieźli do pomocy. Sobota, 12 lipca. W Szpitalu Miejskim w Raciborzu prowadzone są szczepienia ochronne. Plutony ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej neutralizują ropopochodne skażenia. Wody nam brakuje, musimy oszczędzać wodę, no ale mamy środki dezynfekcyjne, spitadermy, dezynfekujemy ręce, spirytusem pozostały sprzęt, no jakoś działamy. Oszczędzamy pościel, no bo pralnia nieczynna, no jakoś pracujemy. W mieście trwają prace związane z usuwaniem skutków powodzi. Mieszkańcy sprzątają mieszkania i domy, porządkują obejścia i ulice. Myśmy z dziećmi uciekli tu do sąsiadki, a dziadek, który tu akurat był na odwiedzinach, no to co jeszcze się dało uratować, to jeszcze wszystko na górę dał, nie? Ubrania i wszystko, no ale meble i wszystko, to będzie wszystko do wymiany niestety. Tego nie idzie opisać, to trzeba przeżyć, naprawdę przeżyć. Niedziela, 13 lipca. Także i dziś trwa wypompowywanie wody i porządkowanie miasta według sporządzonego w sztabie planu. Rozdzielana jest w dalszym ciągu żywność, woda, lekarstwa i odzież. Rozpoczyna się wywóz i utylizacja martwych zwierząt i zniszczonych sprzętów. Poszczególne służby oceniają i szacują straty. Władze samorządowe opracowują pierwsze plany naprawy i odbudowy. Przygotowywane są stosowne wnioski o pomoc finansową i rzeczową. Wypłaca się zasiłki i zapomogi. Został opracowany plan, który jest konsekwentnie realizowany. Powiedzmy, dobrze został przygotowany, efekty są, woda opada, zostaje wyrzucana, zawały do Odry z jednej i z drugiej strony dzielnicy Ostróg. Natomiast jeżeli chodzi o Płonie, tam nie ma kanalizacji deszczowej, więc musimy to wypompować na zewnątrz, z poszczególnych budynków. Te prace trwają. Wielka fala, która zalała Racibórz, odeszła po kilkudziesięciu godzinach. Jednak prawdziwym horrorem było to, co po niej zostało. Woda zalała 60% powierzchni miasta, 2000 hektarów terenu. W całym powiecie pod wodą znalazło się prawie 14 tysięcy hektarów. Ewakuowano ponad 2000 osób. Zalanych zostało prawie 3000 budynków mieszkalnych, w tym 3000 mieszkań w Raciborzu. Wielu osobom woda zabrała dorobek życia. Stracili mieszkania, meble, ubrania, samochody, gospodarstwa, inwentarz. Pod wodą znalazła się cała dzielnica przemysłowa Raciborza. Ucierpiały budynki, drogi, chodniki, mosty, arterie wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe oraz infrastruktura przemysłowa, środki produkcji i transportu, a także konstrukcje budowlane. Zalanych zostało około 30 zakładów. Pracę straciło prawie 6,5 tysiąca ludzi. To wymierne straty materialne. Niepoliczone pozostaną na zawsze ból, strach, cierpienie, żal i stres oraz nieprawdopodobny, heroiczny ludzki wysiłek i determinacja w dziele odbudowy.